Witajcie z mojej kuchni. Widzicie, co się dzieje? Tak, dobrze myślicie. Poczytałam wasze komentarze i stwierdziłam, że to jest ten moment i trzeba spróbować nagrać dla was jakiś film na temat ziółek, a konkretnie tego, co ja robię. Jak zapewne wiecie, jest mnóstwo filmów na internecie prowadzonych przez specjalistów. Ja absolutnie się nie będę wymądrzała, bo to, co chcę wam powiedzieć, to są rzeczy, które sama się uczę, które praktykuję na sobie, więc wszystko, co wam pokażę, to są rzeczy, których ja używam i które sprawdziłam przez prawie półtorej roku testuję na sobie. Jak widzicie, żyję, mam małe problemy z gardłem, ale to zupełnie inna historia i właśnie między innymi te ziółka mi trochę pomagają. Widzicie, że trzymam w dłoni mniszek. Tak, mniszek lekarski, popularnie zwany mleczem, oczywiście nazwa błędna, mlecz to coś zupełnie innego. Tutaj gdzieś wam pokażę, jak ta roślinka wygląda, natomiast ja wam chciałabym powiedzieć o mniszku lekarskim i o tym, co już do tej pory przygotowałam, ponieważ nie czekałam i robiłam, bo wiecie, sezon zaraz się skończy, mniszki zamieniają się w dmuchawce i nic dla was nie przygotuję. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego chciałabym wam powiedzieć, zostańcie ze mną. Debiucik! Ale się cieszę. Dobrze, najpierw wam pokażę, co ja właściwie takiego robię. Zaraz na samym początku, jak do nich podchodzę. Po pierwsze, szukam miejsca takiego odosobnionego, najlepiej w jakiś słoneczny dzień, taki przed południem. Idę wtedy na taką łąkę. Zakładam koniecznie rękawiczki. Jeżeli tego nie zrobicie, będziecie żałować. Oj, będziecie żałować, bo później czyścicie palce, paznokcie wszystkimi sposobami, na jakie tylko możecie wpaść. No, schodzi po jakimś czasie. W każdym razie zbieram takie piękne kwiaty mniszka. One tutaj zaczynają się powoli zwijać, ale to jest normalne, naturalne, ponieważ zostały zerwane i tak się bronią. Oczywiście wiecie, że na kwiatkach jest mnóstwo, ale to mnóstwo owadów, takich małych czarnych żuczków, których się pozbędziemy. Nie będziemy ich zabijać, ale pozwolimy im zwiać. Więc zakładam rękawiczki, najlepiej jakiś koszyk, coś takiego, wiecie, gdzie można je włożyć. Koszyk wiklinowy, jak nie jakieś pudełko. Najmniej odpowiednie tak naprawdę jest jakiś woreczek foliowy, bo one się tam po prostu duszą. Więc im będzie im przestrzenniej, tym lepiej. Podchodzę do takiego mniszka lekarskiego, chwytam go za główkę i go urywam tutaj. Dokładnie tu. Nie wiem, czy wiecie, że tego się nie pozbywamy, bo to można... Dziecko się odzywa. Pewnie bajka. Cięcie. Mamo, bajka mi się wyłączyła. Nie wyłączyła, tylko coś tam poklikała. No. Okej, okay. Mówiliśmy o tym, jak ja się do tego zabieram. Więc zakładam rękawiczki, obrywam główeczki, główeczki osobno, to też osobno, chyba że robię to w domu. Bo te rzeczy, moi drodzy, można zakisić. Tak, i są podobno rewelacyjne. Jeszcze tego nie robiłam, ale mam zamiar zrobić, więc będę kisiła łodyżki. Podobno są pyszne, chrupiące, lekko gorzkawe. Co zrobić, żeby mniszek nie był gorzki? Bo wiecie, że można również liście zjadać, szczególnie te młode. Sałatka wiosenna z listków mniszka jest rewelacyjna. Wtedy wystarczy je na pół godziny, godzinę zamoczyć w lekko solonej wodzie i wierzcie mi, że goryczki nie ma. Znika! No dobrze, ale ja zrobiłam coś innego jeszcze. Gdzieś tam się oczywiście naoglądałam, naczytałam, że można zakisić pączki. Pączki mniszka, czyli to, co się pojawia zaraz przy ziemi. Nie mam tutaj takiego pączka, miałam, ale prawdopodobnie ktoś zabrał. Nie będę pokazywała palcem kto. W każdym razie mówimy o takich maleńkich pączkach. Tutaj on już jest zwinięty, on nie może być otworzony. Choć powiem wam szczerze, że takie też można kisić i to można kisić, kwiaty, wszystko można kisić. Kisi się tak, jak się używa wody do zalewy ogórków kiszonych.
czyli wiecie, litr wody i łyżeczka soli. Gdzieś tutaj będę Wam starała się wrzucić te przepisy moje. W każdym razie ja zakisiłam pączki i Wam teraz je pokażę. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to są takie polskie kapary. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Widzicie? Tutaj mam prawdziwe kapary. Gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi. Też w pączku. A to są nasze. Ja przeprowadzę degustację przy Was. Przepraszam. To tak, wiecie, z emocji, nie? One są ukiszone. Kisiłam je, słuchajcie, tydzień. Czekajcie, tak sobie wyciągnę jednego, żebyście go widzieli. Pokażę. Tak to wygląda. I chrupiące. Oczywiście lekko kwaskowate, leczko goryczkowate. Było tego, miałam tego dwa słoiczki już. Jeden zjadłam. Naprawdę pyszne. Najlepiej później po otwarciu przechowywać w lodówce. Także będę kisiła łodygi. Też mam z tym relację, czy to jest dobre. W tym roku nie wiem, jakoś tak wyszło, że nie robiłam sobie sałatek z młodych listków. Może dlatego, że ta pogoda była bardzo, bardzo dziwna. Było zimno i potem nagle to wszystko wystrzeliło, u nas jeszcze sucho, więc tak, jakoś nie było, powiem Wam, dogodnych warunków. Ale zrobiłam inne rzeczy. Zrobiłam olej na zimno, zrobiłam miodek na dwa sposoby. I chciałabym Wam te rzeczy również pokazać. Ale od czego się wszystko zaczyna? Założę to. Co nie powinnam to zrobić wcześniej? Ja tak gadam, ględzę, a tutaj ma być pokaz przecież. Bo chcecie zobaczyć, jak to się robi, prawda? Przypuszczam, że jesteście bardzo mądrzy, bystrzy i sami wiecie. Ale. Mam deskę do krojenia. Obcinam sobie. I teraz uważajcie jak. Jest kilka szkół. Jedna szkoła mówi o wyskubywaniu listków, znaczy listków, tych kwiatków. Tak, wyskubujecie je i gdzieś tam wrzucacie. Inna szkoła mówi o tym, że można je obcinać nożyczkami. Ja tak będę robiła. Oj. Trochę tępę na nożyczki. I będę to wrzucać tutaj. I to jest chyba najprostszy sposób i najszybszy. Dlaczego? Nie będę wyjątkowo w tym roku gotować po prostu kwiatków. Ponieważ te zielone części są najbardziej gorzkie. I jeżeli kogoś otrząsa, to skupcie się na tych pięknych, żółtych kwiatuszkach. Oczywiście, widzicie, bo ja tak trochę dzisiaj chaotycznie, ale to dlatego, że od kilku dni próbuję nakręcić to wideo i tak się zabierałam troszeczkę do tego. Więc jak będzie szalone, takie lekko, to wybaczcie, wybaczcie. W każdym razie, kiedy przychodzę z tym niszkiem jeszcze, to rozkładam kwiatki gdzieś w słonecznym miejscu, żeby wylazły właśnie te wszystkie żuczki, robaczki. No, przecież my ich nie chcemy tutaj. Później te kwiaty się trochę zwiną, bo to, tak jak Wam powiedziałam, chyba ich naturalna obrona, ale to nic nie szkodzi. Chwytacie, obcinacie, wrzucacie, zbieracie. I jest mnóstwo przepisów, co robicie z tym dalej? Dotyczące proporcji, na przykład bardzo często możecie znaleźć przepis na temat ilości kwiatków, ilości kwiatków i z tej ilości później je robicie syropek. Ja go, powiem Wam szczerze, w tym roku nie robiłam w ten sposób, robiłam go inaczej i właśnie Wam powiem, jak ja to zrobiłam. Nazbierałam sobie dosyć sporo tych kwiatów, tak? Później, tak w stosunku, powiedzmy litr kwiatków dobrze ubitych za, poczekajcie, gdzie ja tutaj to mam, zalewałam litrem wody i troszeczkę to gotowałam, ale doprowadzałam do takiego delikatnego bulgotania.
temperatura nie była wysoka. Wyłączyłam to, następnie odstawiłam na 24 godziny, wróciłam, przecedziłam, odsączyłam to wszystko. To, co zostało, to, czyli ta woda, ten naciąg z kwiatów z wodą, wlałam do garnka i nie dosładzałam tego cukrem, a miodem. I również doprowadziłam do takiej wyższej temperatury. Pogotowałam to jakieś 10 minut, ale też na bardzo delikatnym ogniu. To tak, wiecie, lekko pyrkało jak rosół. I później dodałam troszeczkę soku z cytryny. Wiem, że można dodać inne rzeczy, na przykład trochę cynamonu albo goździków. To naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Was. I później ten gorący miodek rozlałam do słoików. Mocno zakręciłam. Słoiki oczywiście wcześniej przygotowane, wyparzone, tak, żeby tam nie było różnych dziwnych rzeczy. Do góry. Dupką. Wieczkiem. I zostawiłam to, aż wystygło. I tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Jest to takie dosyć ciemnawe. Jak widzicie. Ja już go sobie otworzyłam i go próbowałam i jest świetny. On nie jest taki gęsty, jak te, które robiłam wcześniej, kilka lat temu, ale bardziej mi to odpowiada. Dlaczego akurat w taki sposób? Mam wrażenie, że im dłużej się gotuje, tym bardziej zabija się te wszystkie właściwości, które tutaj są. A stosuję ten syrop na wzmocnienie, zwłaszcza w okresie takim jesienno-zimowym. Bardzo go lubię do herbaty albo używam jako soku. Rewelacyjna sprawa, wierzcie mi, że naprawdę pomaga, moja córka też to lubi. No dobrze, więc miodek. No i oczywiście musiałam wypróbować drugi sposób. Tutaj już nic nie gotowałam. Jak widzicie, to są kwiaty mniszka zalane miodem. Zalane miodem i to, słuchajcie, stoi na parapecie tydzień, będzie stało 2 tygodnie. Później odrobinkę to podgrzeję. Przecedzę przez sitko albo może przez Boże, i teraz mi uciekła nazwa. Kupić to można w aptece. Jak to się nazywa? Na pewno mi się przypomni, a jak mi się nie przypomni, to Wam gdzieś tutaj napiszę, o co mi chodzi. Naprawdę, no uciekło mi. W każdym razie przecedzę to. I zostawię to w tym słoiczku. Natomiast te kwiaty, one się niestety nie nadają do jedzenia. Nie próbujcie tego jeść, mimo że słodkie i pyszne. Ale można zrobić coś innego. Można zalać to ciepłą wodą, zostawić na sitku, żeby się odsączyło i po prostu wypić. A kwiaty, które już stracą swój pyszny, słodki smak, po prostu wyrzucić. Najlepiej na kompost albo do jakiejś innej doniczki, żeby użyźnić Wasze roślinki. Także nic się nie zmarnuje. I kolejną rzeczą, którą zrobiłam z płatków, to jest, moi drodzy, olej. Olej w ten sposób wygląda. Do połowy nasypałam, znowu się dziecko odzywa, kwiatków i potem zalałam to oliwą z oliwek. Może to być jakikolwiek olej chcecie. Oliwa z oliwek jest najlepsza. I ja to stosuję, słuchajcie, wtedy, kiedy na przykład mam problemy z trawieniem, albo po prostu chcę wspomóc, uduszę ją, mój woreczek żółciowy. I to też, słuchajcie, tydzień, dwa, po prostu soję sobie w tym słoiczku i potem trzeba to odcedzić. Zaraz przyjdzie, wpadnie. Urocze dziecko. Tutaj z kolei, jak widzicie, mam go troszeczkę więcej, więc będzie mocniejszy i również 2 tygodnie sobie posiedzi w ciemnym miejscu. Później to odsączę, przeleję do buteleczki i będę popijać. O co chodzi, dziecko kochane? A mogłabyś poczekać, aż mamusia skończy? No to musisz poczekać. No co, musiałam iść przełączyć. Ale tak to wygląda. Tak wygląda, moi drodzy, nagrywanie. To są rzeczy, które robię z mniszka. Jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej na ten temat, napiszcie mi w komentarzu, wyjaśnię. Ta roślinka, którą tutaj widać, taka już trochę lekko
zwiędła, ale to nie dlatego, że nie dbam, tylko dlatego, że po prostu urwałam po drodze, bo moja jeszcze nie ma kwiatków. Moja jeszcze nie ma kwiatków, a tutaj już kwiatki są. Moi drodzy, to jest glistnik. Albo tak, glistnik jaskółcze ziele. Bardzo fajna roślina, która niestety dzięki pewnym środowiskom, które nie przepadają za ziółkami i różnymi roślinkami leczniczymi, zrobiła mu trochę brzydką opinię. Ale wierzcie mi, że jeżeli coś jest używane w nadmiarze, to zawsze szkodzi, ale jeżeli znacie granice umiaru, spokojnie można je stosować. Ja Wam dzisiaj chciałabym pokazać jedną rzecz, którą robię bardzo często z niego. Ta piękna roślinka przyjechała ze mną do domu jesienią, kiedy zbierałam grzyby. Wykopałam sobie, znaczy wykopałam, właściwie wyrwałam, bo to wiecie, bardzo, bardzo łatwo wydobyć z ziemi. I posadziłam w tej doniczce. Przetrwało zimę i tak pięknie mi się tutaj rozrosło. Dobrze, komaradaszu. Cóż takiego robię z glistnika? Najpierw Wam może pokażę, jak ona wygląda. Tutaj już mam kilka gałązek urwanych. Ma piękne zielone liście, a pod spodem one są takie matowe. Widzicie? Takie białawe. Ma takie kwiatki. I powiedzcie, czy Wy ich nie znacie? Oczywiście, że znacie, bo ona, słuchajcie, rośnie wszędzie. Oczywiście zbieracie ją tam, gdzie jest po prostu czysto. Wiecie, że nikt nie chodzi, jest czyściutko i zbieracie sobie tą roślinkę. Tak wyglądają, gdzie ja to tutaj mam pokazać, chciałam, o, tutaj wyciągnę, nie będę udawała, że rośnie. Tak wyglądają kwiatki, które już przekwitły, takie pręciki. I słuchajcie, bardzo łatwo tą roślinę poznać. Ma takie delikatne igiełki tutaj. Wy tego nie będziecie widzieć, bo nie jesteście w stanie, bo tu niestety nie jest ten sprzęt. Ale ma takie delikatne igiełki i uwaga, kiedy ją zerwiecie, ja nie wiem, czy ona teraz to wyprodukuje, chyba tak, powolutku zaczyna, może pod skosem, pojawi się taki żółtawy płyn. Może jak gałązkę urwę, będzie lepiej widać. Jak na złość, nie chcę. O, tutaj już się pojawiło. Taki żółtawy płyn. Bardzo łatwo sobie pobrudzić nim ręce, dlatego tutaj również, kiedy będziecie pracować z tym ziółkiem, musicie mieć rękawiczki, bo bardzo trudno je usunąć, te zabrudzenia. Są bardzo żółte, bardzo intensywne. Moja bluza również została pomalowana sokiem. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że zejdzie. W każdym razie, te ziółeczka zbieracie sobie. Mogą być i liście, mogą być gałązki, mogą być kwiatki. Na co macie ochotę? Również, słuchajcie, korzeń. Korzeń również jest bardzo wartościowy. I na co ja używam glistnika? Robię z niego dwie rzeczy tak naprawdę. Jedną z nich jest maść, której Wam dzisiaj nie pokażę, bo to jest taki proces troszkę czasochłonny, ale jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście Wam pokażę, w jaki sposób to się robi. I robię olej na zimno. I właśnie to Wam pokażę, bo to jest najprościej zrobić. Więc biorę taki sobie glistniczek, nożyczki, tnę kawałeczki, za dużo. Tak naprawdę nie potrzebujecie tutaj jakichś ogromnych ilości, ponieważ ten olej, tak jak Wam powiedziałam, jest na zimno. Najlepiej go przechowywać w lodówce przez 3-4 dni. Tam się nic nie powinno z nim dziać. Po co on jest? Jeżeli macie jakieś problemy skórne, jakieś egzemy, wypryski, jeżeli macie jakieś blizny, jeżeli na przykład macie grzybice, jeżeli macie opryszczkę, można go stosować. W związku z tym, że naprawdę nie potrzebuje wielkich ilości, jest mniej więcej tyle, bo będę go robiła co kilka dni,
Dodaję odrobinki. Panowie się ucieszą. Spirytusu. Skraplam. Skraplam. Troszeczkę. Dlaczego to się robi? Dlatego, żeby uaktywnić te wszystkie substancje, które są tutaj. Ja nie będę się wymądrzała, nie będę Wam mówiła, co tutaj jest w środku, możecie sobie znaleźć, bo chemikiem przecież nie jestem. Zostawiam to na troszkę. Mogę pomieszać, albo i nie. Z reguły mieszam. Jeżeli będziecie mieszać jakiekolwiek zioła, zawsze używajcie albo drewnianego, albo porcelanowego, albo srebrnego mieszadełka. Nie wiem dlaczego. Może wchodzi w reakcję z metalami. W każdym razie tak słyszałam, tak powinno się robić i ja tak robię, tak Wam przekazuję. I później, kiedy on tutaj troszeczkę nasączy się, nie, tego alkoholu nie ma być tutaj dużo, to ma być tylko lekko skropione. Możecie odlać resztę, jeżeli chcecie. Ja tego nie robię. I później to gniotę. Rozcieram. Czy trzeba mieć moździerz? Nie. Wystarczy, słuchajcie, jakiś kubek. Cokolwiek, co chcecie. Możecie, jeżeli nie macie ochoty rozcierać tego, możecie na przykład to zblendować. Jeżeli nie chcecie tego blendować, to wtedy możecie na przykład przepuścić przez wyciskarkę wolnoobrotową. Macie wtedy piękny, czysty sok. Ale ja lubię się męczyć, więc lubię to trochę gnieść. To mi troszeczkę zajmie, więc po raz kolejny się wyłączę i włączę za chwilę. Ja już to rozgniotłam, mniej więcej to wygląda tak. Oczywiście możecie gnieść ile chcecie, to od Was zależy. W każdym razie uważam, że już wystarczy. I później co z tym robię dalej? Mój olej na zimno zalewam oliwą z oliwek. Na pewno zapytacie mnie o proporcje. Słyszałam, jedna część roślinki, trzy części oleju. Ja używam takiego oleju, słuchajcie, z pierwszego tłoczenia. Jedna część, pięć części. Jeszcze to troszeczkę wymieszam. I tutaj jest kilka szkół. Jedne mówią, że można to przelać do słoiczka, odstawić na tydzień, czasami na dwa tygodnie. Tutaj się z tym nic nie powinno dziać, w jakieś ciemniejsze miejsce. Ja robię inaczej, powiem Wam, że mi się to bardzo dobrze sprawdza. Zostawiam to w zacienionym miejscu i przekładam do słoika. I na drugi dzień zaczynam delikatnie używać. W jaki sposób? Po prostu smaruję. Można to sobie przesączyć przez sitko, odcedzić, jeżeli macie ochotę. Ja tego nie robię, ponieważ tak jak Wam mówię, taka porcja 3 dni. Oczywiście w międzyczasie robię później kolejną, żeby mieć na następny czas. Wszystko zależy od tego, co chcę zrobić, jaką kurację chcę zastosować. Rewelacyjna sprawa, naprawdę mi bardzo pomaga. Jeżeli mam jakieś problemy skórne, zawsze wszystko pięknie schodzi. Także pamiętajcie, opryszczki, jakieś egzemy, grzybice, gdy macie jakieś blizny czerwone, nieładne, wówczas można to stosować. Nie wiem, czy nie lepsza byłaby również w tym wypadku maść, ale na mnie działa, myślę, że na Was też. Wcześniej Wam chciałam bardzo pokazać ten żółty kolor, jakoś, że właściwie żółto pomarańczowy, czuję niedosyt. Będę kichać. Albo rękawiczka. Czuję niedosyt, dlatego Wam pokażę, urwę tutaj z tej mojej pięknej roślinki. Zobaczcie, będzie się pojawiał. No, wcześniej jakoś tak ładnie leciał. W każdym razie, co również można z tym robić? Można, słuchajcie, takim świeżym sokiem smarować kurzajki przez kilka dni, one powinny Wam zniknąć. Dlatego jeżeli nie chcecie kupować jakichś drogich maści, jeżeli nie chcecie używać chemii, to świetnie się sprawdzi
na kurzajki. Można również tym leczyć, tym sokiem można leczyć opryszczki, ale nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, sok dosyć mocno brudzi. Dobrze. Nie wiem, jak wyszło. Śmiać się z tego będę okrutnie. Mam nadzieję, że Wy też. To jest wszystko, co chciałabym Wam powiedzieć. Prawie wszystko, bo właśnie sobie przypomniałam o jeszcze jednej rzeczy. Kolejne, co robię z mniszkiem, pokażę Wam jeszcze, przepraszam, jeszcze ten bałagan. To jest nalewka. Również wrzucam tutaj te płatki, zalewam spirytusem. Powiedzmy, w proporcjach 1 do 1. Czyli jedna część kwiatków, jedna część spirytusu albo wódki. Mieszam to codziennie i po 2 tygodniach przesadzę, dodam miodu i będzie taki pyszny ziołomiód. Już się nie mogę doczekać. Dobrze. Pięknie Pani była przygotowana dzisiaj. Wszystko powiedziała, co chciała. W idealnej kolejności. Obiecuję, że następnym razem lepiej to wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Dajcie mi znać, czy chcecie dalej oglądać takie rzeczy.